W Giewartowie, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giewartowie, Zespół Placówek Wspierania Szansa w Posewie, Pole Biwakowe w Giewartowie Luzak, Baza Rynkowa Posejdon, również w Giewartowie, Hotel Dębinka Giewartu, Korp Posewo, Pole Biwakowe Gminy Ostrowite w Salamonowie. I może tutaj się zatrzymam krótko. Panie prezesie, proszę. Tam jest postawiony ten, tak, jest przygotowane. Praktycznie zostało nam tylko zgłosić zakończenie prac i na miesiąc, praktycznie od miesiąca czerwca tam jest okres na poczekanie po zawiadomieniu od Wydziału Architektury w starostwie powiatowym i może to być uruchomione, jest pozwolenie wszystko na ustawienie tego kontenera. Na terenie gminy funkcjonują również gospodarstwa agroturystyczne, jest ich 13 i to są w Giewartowie pani Grażyna Mierzejewska, 5 pokoi, 20 miejsc noclegowych. Mierzejewski Zbigniew, 2 pokoje, 8 miejsc noclegowych. Przybylski Stanisław, 3 pokoje, 9 miejsc noclegowych. Przygodzka Elżbieta, 3 pokoje, 3 do 4 osobowe. Z tym, że w tej chwili ta pani zawiesiła działalność. Również zawiesiła działalność pani Agnieszka Przygodzka. Piotrowski Andrzej, 4 pokoje, 11 miejsc noclegowych. Jolanta i Lesław Rogalscy, 3 pokoje, 9 miejsc noclegowych. Przygodzka Dorota, 2 pokoje, 8 miejsc noclegowych. Osowczyk Piotr, 1 pokój, 5 miejsc noclegowych. Kania, Ewa Kanabus Koszal, 3 pokoje, 6 miejsc noclegowych. Skrzynka, Elżbieta Brona, 5 pokoi, 10 miejsc noclegowych. I Sienno, Michał Grzeszczak, 5 pokoi, 10 miejsc noclegowych. Eugeniusz Grzeszczak, 5 pokoi, 10 miejsc noclegowych. Na terenie Giewartowa i Kosewa funkcjonuje kilka punktów gastronomicznych dostępnych dla wypoczywających. Dwa dodatkowe powstaną na terenach dzierżawionych od gminy, to jest na Łączce w Giewartowie i Pole Biwakowe w Salamonowie. Dodam jeszcze, że każdy wypoczywający powyżej doby na terenie miejscowości Giewartów Kosewo, na Kosewo Skrzynka Lipnica Salamonowo jest zobowiązany do uiszczenia opłaty miejscowej, której stawki zostały uchwalone przez Wysoką Radę w dniu 30 września 2011 roku i jest to od osoby za każdy dzień pobytu złoty 95. Opłata jest pobierana oczywiście przez organizatorów miejsca wypoczynku. Są zobowiązani zgodnie z ustawą. Jeżeli chodzi o miejsca wykorzystywane do kąpieli, są zobowiązane zgodnie z nowelizacją ustawy prawo wodne do badań. Takowe badania te miejsca pozostają, posiadają. Jest to Zespół Placówek Wspierania Rodziny Szansa w Kosewie, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Giewartowie, Hon w Kosewie, Łączka w Giewartowie, Pole Biwakowe w Salamonowie, Pole Biwakowe Luzak w Giewartowie i Michaszewska. To są te tereny, gdzie posiadają badania wody na tych miejscach do wypoczynku.